Otóż wyższość kontraktu menedżerskiego, czyli umowy cywilnoprawnej, polega również na tym, że ją można zawrzeć z taką klauzulą, że ona automatycznie rozwiązuje się z chwilą ustania członkostwa w zarządzie. Czyli jakby mamy problem z głową, musimy jej odrębnie rozwiązywać, bo mamy taki warunek prawny, czy warunek może jakby wynikający z przepływu kodeksu cywilnego, że ona rozwiąże się z chwilą, kiedy członek zarządu przestanie być członkiem zarządu. Czyli jakby jednocześnie następuje rozwiązanie umowy, rozwiązanie, przepraszam, kontraktu menedżerskiego i ustanie członkostwa w zarządzie. Problem jest z umową o pracę. Otóż w moim przekonaniu, wydaje mi się, że to jest pogląd, który chyba też, co prawda, może być inny, niemniej chyba powinien być przeważającym. Nie można zawrzeć z członkiem zarządu umowy o pracę o takiej właśnie treści, że z chwilą odwołania go z zarządu on przestaje go wiązać umowa o pracę. Byłoby to obejście, moim zdaniem, przepisów o sposobach ustania stosunku pracy.